jesteśmy na tygodniowym pobycie w hotelu Alta Marena w kurorcie Morohable, leżącym na południu wyspy Fuerteventura, należącej do archipelagu Wysp Kanaryjskich. Lobby i patio. Hotelowy ogród i strefa basenowa. Hotel jest położony niedaleko plaży. To sąsiadujący hotel Robinson Playa. Morohable to typowe centrum turystyczne, więc najwięcej jest tu hoteli i restauracji. Na skraju miasta wznosi się latarnia morska Matorral. Przy plaży jest pomnik kanclerza Willy Brandta. Był on prekursorem niemieckiej turystyki na półwyspie Jandia, nad którym leży Morohable. Plaża, podobnie jak półwysep, nazywa się Jandia. Wzdłuż plaży biegnie kilometrowa promenada, którą można dojść do centrum miasta. Dzięki długim, piaszczystym plażom w latach 70. nastąpił dynamiczny rozwój ruchu turystycznego w Morohable. Przy promenadzie figura symbolizująca hołd dla kobiet z wybrzeża.
idziemy na spacer do starej części miasta. Morohable zostało założone w 1899 roku. Wtedy właśnie pierwszy dom wybudował tu Cirilo López Umpieres. W 1960 roku mała rybacka wioska liczyła około 200 mieszkańców. Obecnie liczy ponad 8 tysięcy, wliczając wielu zagranicznych rezydentów, głównie Niemców. Cirilo López Umpieres, pierwszy mieszkaniec Morohable. Na wzgórzu dzwonnica kościoła Matki Boskiej z góry Karmel. Spod kościoła roztacza się rozległy widok na miasto i plażę. Po przeciwnej stronie wzgórza znajduje się niewielki port. W porcie jest 290 stanowisk do cumowania łodzi i stacja zaopatrująca je w paliwo. Mogą tu cumować jachty o długości do 35 metrów. Z portu odpływają promy kursujące regularnie na trasie Fuerteventura – Gran Canaria. Zabudowa w turystycznej części miasta. Latarnia Matorral wybudowana w 1991 roku. Ma 59 metrów wysokości. Latarnia wznosi się na terenie nadmorskich łąk. Jest to obszar chroniony. Są tu rzadkie na Wyspach Kanaryjskich gatunki roślin odpornych na słoną wodę. Thank you.
Do latarni prowadzi ogrodzony barierkami drewniany chodnik. Jest to najwyższa latarnia morska na Wyspach Kanaryjskich. Jej sygnał jest widoczny z odległości 17 mil morskich i składa się z dwóch błysków białego światła co 10 sekund. Panorama turystycznej zabudowy Morohable widziana z okolic latarni.